Cześć ludzie kochane, cześć. Dzisiaj tak troszkę z innej pozycji, ale tak będzie dla mnie wygodniej. Słuchajcie, dzisiaj dostałem wiadomość z YouTube'a, że mój kanał został wyłączony z możliwości zarabiania na kanale, to znaczy na filmach. Tam pytanie do nich wystawiam, o co chodzi, ale w opisie jest napisane, że to za mało klików, wyświetleń, za mało subskrypcji w ciągu 12 miesięcy. To co ja zrobię? Jak ja będę? Przecież nie będę ludzi, nigdy was nie prosiłem o wyświetlenia, o subskrypcję. Nie będę zarabiał. To trudno. Najwyżej was będę prosił o pomoc. Co byście podesłali parę złotych. Chociaż i tak tam, nie powiem, że nikt. Czasami ktoś przelał na konto jakiś pieniążek, czemuż by nie? Już o tym wspominałem. Tylko nie wiem teraz co robić. Czy wy jeszcze w ogóle chcecie mnie oglądać? Bo nie, czy nagrywać filmy. Ja tak zawsze, jeżeli tylko mogłem, to gdzieś czy w pierogarni, czy w zagrodzie rybackiej, czy w naleśnikarni coś nagrałem. Jak nie mogę, to nie nagram. Przecież nie będę nagrywał filmów od lekarzy i ze szpitali. Powiedzcie mi tylko, czy w komentarzach napiszcie, czy mam w ogóle jeszcze nagrywać. To, że ja nie mam możliwości już zarabiania, to mam mieć wyłączone, to nie znaczy, że ja was za przeproszenie boleję. Ja jeszcze nie miałem kanału, a oglądałem wasze filmy. Później się nauczyłem nagrywać to i zacząłem nagrywać. I to dla was robię to. Czasami jakąś poradę, czasami jakiś dowcip, czasami właściwie to widzowie z zagranicy prosili mnie o to, żebym pokazał, gdzie i w Gdańsku można coś zjeść czasami, jak wpadną, żeby zobaczyć. I to właśnie te playlisty, to wszystko to jest dla was, a nie dla mnie. Bo jak było dla mnie, to ja bym sobie wspominał tylko stare rzeczy i klepał sam do siebie. Sam sobie opowiadał historię. Dobra, ludzie kochane. Bo już się rozgadam, będę gadał i... A wy będziecie mnie olewać. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Trzymcie się, ludzie kochane. Uważajcie na siebie. Cześć.